Dobra, Team X, widzowie. Team X podobno wrzucili jakiś zapowiedź w ogóle, tak? Nie widziałem tego w ogóle, ty. O, oni są drudzy na karcie na czasie. Co? Julia Żugaj pali? Zobaczcie to! Ja p***. Widać ewidentnie dym. Zapomnieli to w montażu usunąć. Żugajki będą w szoku, jak to zobaczą. Hejka, kochani, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na wycieczce w lesie. Niestety nie ma z nami Moni, a Czarek i Karol. Ale ja jestem. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Czarek i Karol przyjadą dopiero jutro, ale dzisiaj już wam trochę zrelacjonujemy, co tu dzisiaj robimy. Wow, coś sprytna z tym statywem z drzewa. No, nie? Fajnie. Ale nie krzycz tak, bo spłoszysz ptaki, potencjał grywa ptaki wszystko. Ja w przeciwieństwie do was się doinformowałem i dowiedziałem się troszeczkę na temat tej lokacji. A, i oni wyszli nagle z lasu, tak? Nieźle. I wiem, że w środku lasu są opuszczone stare domy, w których rzekomo straszy. Serio? Jasne. I co jeszcze? Ja akurat nie wierzę w takie przeczytałem. Rzeczy. Bo możesz nie wierzyć, ale ja przeczytałem i tak jest, więc nie masz co ze mną dyskutować. Co więcej, parę osób zaginęło w tym lesie. Ja wiem, generalnie to w środku lasu jest bardzo dużo opuszczonych domów, mega straszy i ja to wiem. I podobno jest to związane właśnie z tymi domkami i pojawiały się tam jakieś osoby w białych maskach. O, i smoki były też. Smoków nie było. Smoki nie istnieją, dziewczynko. Overdarku, dziękuję za 3 miesiące. Mocno bajka. Smoki nie istnieją, dziewczynko. Roasted. Sprawdźmy te domki. Nie, poszła. Chcesz taka mocna? Sprawdźmy. Dobra. Nie wejdziesz tam. Natsu poszła wyjebane, no bo ona jest liderem i ona jakby, oni muszą za nią nie iść. Było, tylko Maciej się... Oj, Patty chyba kurwa będzie miała przejebane, nie? Że pierwsza idzie. Jezu, widzowie! Pustostany! Boże! Gratuluję się. Widziałeś to? Nie widziałeś. Ale szczerze wam powiem, stane, robi to wrażenie. Jest dzień i wcale nie jest tak strasznie, dlatego jest takie stane. Gdzie są ludzie w białych maskach? Jo! Ojejku, ale tu śmierdzi. Ajaj. Słabo to wygląda. Zdjęcie, nagram resztę. Stinky. Ale że jeszcze szyby nie są wybite, to jest mocne. Jezus Maria, głupi jesteś! Oczekuję teraz przeprosin. Co? Wcale się nie boję. Ale jak ci to stinky, czy jest jajks? Można że jesteś spięta i właśnie jesteś spięta. Nie jesteś spięta. Totalnie i jesteś się spięta. Nie boję. Jesteś spięta, ja cię znam. Stwierdzam, że trochę tu obrzydliwie, nie sądzicie? No. Ej, mocny, patrzcie. Do piwnicy? Wchodzimy? Wejdziesz, cwaniaro? O, wejdziesz! Ej, szczerze, ale to jest... Ja pierdolę, czy się jakbym oglądał jakiś, kurwa, horror nagrany przez Wege, nie? Sklipi, nie wiem, czy powinniśmy tu być. No, no, lepiej to chyba nic nie dotykać. No. Cała paczka znajomych... Ej, wiecie, co jest pojebane? Że oni tutaj mają lepszą jakość, kurwa, wideo nagraną na tej kamerze, na tym filmie, niż na tym swoim, kurwa, teledysku osranym. Nie wróciła oprócz jednej nastolatki, która... Szkoda, że się tak nie postarali, kurwa, na teledysk. ...w maskach. Gdy ją odnaleziono przez dobę, powtarzała ciągle jedno zdanie. Zostawiają znaki, trzeba je rozszyfrować, ale bzdury. Serio jest taki artykuł? Serio jest taki artykuł? Siemano! Siema! O, przyszedł duch! Proszę bardzo. O, kurwa, zobaczcie, kto wszedł. Jesteście wcześniej, mieliście być jutro. No, taka niespodzianka. Tak wyszło. Ej, mówiliśmy sobie, że to jest wyjazd bez telefonu. Podkładamy. Czytamy sobie, bardzo ciekawe artykuły. Emilka, dziękuję. Teraz się, kurwa, zacznie eksterminacja. Jest dużo rzeczy do roboty. Można zrobić sobie grilla, ognisko, mamy kiełbaski. Ej, kurde, słuchajcie, nie mam chyba telefonu. A może wypadł ci w lesie? Albo w tym opuszczonym budynku. W jakim opuszczonym budynku? Nakręcają z tym pewnie. Nie byliśmy na spacerze, nie słychać. Kurde. Lećcie, zanim się ściemni. Nakręcacie. Może znajdziecie po drodze. Dobra, to może zróbmy tak, że Czaro pójdzie z Julią poszukać telefonu, a ja się przynajmniej tam odpalimy już ognisko. Ja w sumie bardzo chętnie. To lećcie, zanim się ściemni. No, zaraz lećcie, wybiegnie z krzaków. Zaraz lećcie, wybiegnie z krzaków i uratuje ten odcinek, kurwa, bo jak na razie jest tragedia jebana. Dawaj. Weź może zadzwoń do mnie. No, bo próbuję dzwonić. No, jak tu mi się telefon zgubił, to już czuję, że go nie znajdę. A pierdolę, Julka Żugaj
Nie, nie możesz go zdradzić z czarem. To się ogląda jak serial. Let's go! Znajdziemy go, znajdziemy. Powiedz mi lepiej, o co chodzi z tym domem? Tu straszy, tak? Czy coś takiego? No, Patty czytała jakiś tam artykuł, no? Że jakieś maski, jakieś, nie wiem, takie bajki. Ale powiedz coś więcej. Wiesz co, że była jakaś grupa i tam tylko jedna była i jakieś maski, znaki, jakieś takie, wiesz. I co o tym myślisz? Nie, no nie, raczej w duchy. No? Mm. Powiem ci, że szczerze, ten las jest taki, jakiś taki upiorny, taką dziwną energię ma. To prawda, wolałabym tutaj nie być, jak będzie ciemno. Dobra, to dawaj, idziemy lepiej. Dzwonisz? Tak, no. Cały czas dzwonię. Ciu. Co jest? Słyszę go chyba. Jezu, widzowie! Zaczyna się! Until Dawn wersja polska. Crazy. Jezus. Jezus. Mam! Jezu, Julka, uważaj. Czaro znalazłam, możemy iść. Czaro? Czarek! Czaro? Czaro, gdzie jesteś? Moja jojo, dziękuję za 3 miesiące. Śmieszne, opuszczony dom, strasznie, strasznie, zniknąłeś. No, możemy iść. Czarek! Czaro. Czarek. Ja pierdolę. Halo? Czaro? Nie łączy. Okay, let's go. No kurwa głupia. Gdzie jest Czaro? Was w ogóle nie niepokoi to, że waszych znajomych nie ma już o 4 godzin? A dlaczego by miało? Dlatego, że zniknęli w lesie 4 godziny temu. Co? Timix to nie jest rodzina? Nie dają żadnego znaku życia, nie odbieram telefonów. Ale po co? Przecież po prostu sobie robią z nas bekę. Ale skąd wiesz, że robią sobie z nas bekę? No ile razy macie było... Jezu, drom ryja, kurze, takich sytuacji, że po prostu robili sobie prank albo coś takiego. Jakby, no sorry, ale nie będę szła ich ratować w momencie, kiedy po prostu to jest strata czasu. No ale chyba... Pieszko już coś robili wie, sobie widzowie. Pranki, ale w trakcie odcinków, a nie w prawdziwym życiu. To jest chyba całkowicie inna sprawa. To idź i no szukaj. I pójdę ich poszukać. No nikt ci nie broni. Dzięki za pomoc. Pieszko coś wie. Czekaj, Maciek, pójdę z tobą. Czekaj, Maciek. O kurwa! Idę się zeksterminować. Dobra, ja idę się umyć. Strasznie śmierdzę tym ogniskiem. Masakra. Halo? Halo, Czarek, słuchaj. Ja jestem w lesie dalej i nie wiem... OMG, stinky cheese, yikes. Czarek. Halo? Maciek! Jezus, krew na... Krew na drzewach albo szlak... Halo! Szlak zaznaczony. Halo? Jezu! Bruh! Jula, nie mogę gadać, jestem zajęta. Jaki timing, chodzi. Kurwa, no nie wierzę. O kurwa. Halo? To wy wróciliście?
Nie idź tam, Mona Lisa, nie idź tam! Mulki ma więcej widzów niż Sevron WP. Nie idź tam! Mona Lisa! Nie idź tam! No kurwa, ja pierdolę, ten obraz się ruszył! O! Kurwa, jak prze... Nie, no jak przewidziałem! Dobra, jestem jakiś pierdol... Przestraszyłem! Ale się przestraszyłem! Nie no, imagine stary, że nawiedzać jakiś duch i stary puszczać taką muzę, stara, ty tak, what? Marecki, to ja dziękuję za Prima. Macie może odżywkę? Halo, słyszycie mnie? Oho. Wow, ale straszne. Wow, mega. Długo tak będziemy stać? Troszeczkę. Ale będzie fajnie. Karol! Czarek! Kurwo głupia! I wychodzimy jutro o 7, prawda? Tak jak planowaliśmy wczoraj? Kurwa, to jest nas uczyta! Na znaki. Na te znaki? Nas uczyta, bo nie przyszła. Hashtag. Hashtag. Nie. Krzyż. Jezu. Raz, dwa. Jezu. Trzy. Jezu. Trzy. X. X, trzy. Team X, trzy. Da. OMG, stinky cheese, yikes. Mega plot twist, kurwa. Mega plot twist, widzowie, naprawdę. 26.04.